Hej, cześć, witam serdecznie. Powracamy do Gwinta Wiedźmińskiej Gry Karcianej. Henselt Królestwa Północy. Maszyny Henselta. Ja jestem Arkadiusz. Jedziemy. Umiejętność naszego dowódcy. Wybierz brązowe sojusznicze wsparcie, maszynę lub kartę Kedwen i zagraj wszystkie egzemplarze stali. Dodatkowo jeszcze bardzo istotna sprawa w tym deku, czyli amunicja. 1. Amunicja, gdy ta jednostka sąsiaduje z jednostką przeładowanie, umiejętność ta zostaje aktywowana x razy, w tym przypadku razy 1. Jednostki z pola, kedwański mistrz oblężeń, aby nam się kombił z maszynami, z maszyn balisty 3-krotnie, taran 3-krotnie, dodatkowo, żeby było ciekawej, kedwański inżynier oblężniczy 3-krotnie, Margalita Lausantil do blokowania i odblokowywania jednostek, Maćko z krowami, Szani do wskrzeszania jednostek cmentarza, Eskel zabijający niezbufowane jednostki. Ciekawą kartą, którą dawno zapomnianą troszeczkę, jest Wilen Treten Mertch, czyli Drakonit, który po upływie 3 tur niszczy najsilniejsze jednostki. 3-krotnie lekka jazda Burej Chorągwi, Detmold z kart specjalnych Pożoga, Podwójny Krzyż Alzura, Talar i Dijkstra. Przy okazji sobie usunę ten deck, jak już tu jestem. U Szluzgi 3 pojawiły się mocny deck na potworach. Lecimy sobie dwa pojedyneczki. Rozpoczynamy od potyczki, rozgrzejemy się i polecimy na ranking. Dzisiaj specjalnie nawet chyba nie wbiłem jeszcze tego evencika związanego z 6 zwycięstwami. Nie otrzymałem jeszcze 100 golda. Tak sobie siadłem z partyzanta, mówię, ponagrywam od razu z marszu. A ten deck wydaje się być spoko. Tylko nie jest to OP deck. Jednak największy problem tutaj stanowią wszelkiego typu pogody. Jeżeli trafimy na gościa, nie wiem, cokolwiek, potwory z pogodami, czy inne frakcje, które będą rzucać dużo pogód, to ciężko będzie nam się odbić. Nie mamy tutaj zbyt wielu odpowiedzi na pogody. Właściwie to nie mamy żadnej odpowiedzi. Mamy jednak spory damage i dużą siłę. To jest dobre. Trzeba będzie teraz tylko to jakoś z głową wszystko rozegrać i powinno się udać. Zobaczymy. Nie pieniądze, lecz chęć szczera zrobi z ciebie bohatera. Redański aspirant. No, widać, chłopak troszeczkę powalczył. Widać to po jego oczach i pod tym, co ma pod i nad. Naprzód! Dawaju! Czyli Foltest. Królestwa Północy versus Królestwa Północy. No nic, spróbujemy coś tutaj powalczyć. Zobaczmy, co ciekawego nam dobierze. Lekkiej jazdy burej piechoty oczywiście nie chcemy. Dijkstra niech sobie zostanie, tarany. Sporo maszyn. Wolałbym mieć po jednej maszynie, w razie czego będziemy mogli sobie użyć naszej umiejętności. I rozpoczynamy. Zobaczmy sobie, czy jesteśmy w stanie trzymać przy życiu inżyniera. Inżynier lubi na sobie koncentrować uwagę oponenta. Dobra, w takim razie zagrajmy sobie w ten sposób. Czy tam w ogóle jaki dźwięk jest tego, jak się wystawia tego taranu. Nie pomogę. On również tutaj będzie grał na jakichś maszynach, z tego co widać. Mam nadzieję, że możemy ci ufać. Bardzo dobrze. Co 10 omijam. Kolejkę. Czyli walka maszyn i maszyn. Pojawiły się ciekawe niewiasty. Margarita, moja trzecia czy czwarta żona, już nie pamiętam. Tyle ich było. Kolejna maszyna. Jedną sobie za chwilę zniszczymy. Co 10 omijam. Kolejkę. Kolejną troszeczkę nadniszczymy, żeby się nie czuł zbyt pewnie. Szani jest dobrą opcją, abyśmy sobie tego inżyniera mogli przywołać. Jednak inżynier nie jest jakąś bardzo mocno strategiczną istotą.
Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Im więcej złotych kart po stronie przeciwnika, tym lepiej. Zemrzeć szyki! Czy warto byłoby naszego lidera teraz użyć, czy może lepiej użyć Dijkstry? Użyjmy sobie naszego lidera. On również posiada umiejętność przeładowania. W takim razie pójdźmy sobie w taki sposób. Strzelmy sobie tu. Strzelmy sobie tu. Strzelmy sobie tu. Teraz. Strzelmy sobie tu. No i to jest właśnie ta siła, o której mówiłem. Tutaj teoretycznie tego damage'u z naszych kart jest dość sporo. Ja myślę, że on w tym momencie po prostu spasuje. 7 do 27 to jest 20 punktów różnicy, dość dużo. A jeżeli będzie chciał walczyć, niech walczy. Wiemy na pewno, że nie ma tych koników jazdy, bo już by wyskoczyły. 20 punktów różnicy jest zachowane. Pierwsza runda należy do nas. Teraz zobaczmy, co dojdzie nam w drugiej rundzie. Jeżeli dojdą jakieś ciekawe karty, to będziemy walczyć. Jeżeli nie, to wstrzymamy się raczej do następnej rundy. Ciekawe karty, mam tu na myśli coś innego niż maszyny. Mógłby dojść Maćko. To było nie najgorsze. Pożoga również nie jest złą kartą. No cóż, brakuje nam troszeczkę tutaj maszyn. Jeżeli miałbym wymienić, to wymieniłbym tego mistrza. Deadmold również jest spoko opcją. Oczywiście pozostawimy oponentowi tutaj możliwość działania. Niech wyrzuci jedną kartę. Chyba, że zostawi remis. No wtedy bym się nie obraził. Czego chcesz? Również kedweńskie inżyniery oblężnicze. Ok, po 1 w rundach, 7-7 w kartach, brak umiejętności liderów, 6-6 w kartach właściwie. Właściwie to 7-7. Konik nas nie interesuje. Konika wolelibyśmy zostawić sobie na później, na czarną godzinę. Eskel. Okej. Okay. Aha, kłopoty idą. Szkoda, że te jednostki są zbufowane. To jednak nie stanowi jakiegoś wielkiego problemu. Uszczuplimy jego zdrowie piorunem Alzura. Jednostka również jest zbufowana. W takim razie polećmy sobie naszymi. Aha. Kłopoty idą! Inżynierami, zobaczymy. To powinno nam się tutaj opłacać teraz. Najsilniejszą jednostką jest Cyprian. W ogóle tej karty też się zbyt często nie gra. Aha! Kłopoty idą! Eskel tutaj będzie miał problem, żeby cokolwiek podziałać. Chodź do wujka! Biorąc pod uwagę, że większość tych jednostek jest Margarita. Nie, wrzućmy sobie na razie jeszcze Dijkstrę. Może przyjdzie Maćko. Maćko byłby tutaj najlepszą opcją. No niestety nie ma Maćka. No i nie ma następnego Maćka. Ok, przewaga jest niewielka, to jednak jeszcze o niczym nie świadczy. 3 do 3 w kartach. Najsilniejszą jednostką po stronie przeciwnika jest Piechur. Teraz pojawi się co ciekawego, zobaczmy. Jak rozkażesz. Cały czas najsilniejszą jednostką jeszcze Piechur.
Jasne, nie ma sprawy. Co byśmy tutaj ciekawego mogli wybrać? Jak oni tutaj stoją z siłą? Teoretycznie można by było, w sumie chyba najlepszą opcją było wybrać właśnie balistę i strzelić w tych gości. Minus 11 punktów z tego klienta. Chyba, że będzie posiadał jeszcze coś ciekawego, takiego, co będzie miało więcej siły. Geraldinho, czyli minus 14. Poczekaj, no szkoda, nie jesteśmy w stanie zbyt wiele tym Eskelem zrobić. Będzie szybko i boleśnie. Komu specjalnie nie jestem w stanie zadać tutaj jakiegoś większego damage'u. Co to będzie? Grom? Aha. No nie wiemy, co to będzie. W każdym bądź danym razie nie interesuje nas to. Pierwsza runda dla nas, druga runda dla przeciwnika, trzecia runda dla nas. Summa summarum, zwycięstwo. Przejdźmy sobie w takim razie do rozgrywki rankingowej. Zobaczymy, czy potrafimy sobie ogarnąć temat na stole z troszeczkę bardziej rozgarniętymi dekami. Mistrzyni Miecza. Ten dek, który przedstawiłem, Mistrzyni Miecza, całkiem spoko. Tylko trzeba tam naprawdę dobrze trafić. Zresztą jak we wszystkich tych dekach. I prawdopodobnie może być tak właśnie, że będziemy grali naprzeciwko Mistrzyniom Miecza. Pożoga. Pożogę bym sobie mógł zostawić. Talar. O! Pojedyncze maszyny to dobra opcja. Kedweńskie niech zostaną. Balistę sobie jedną odrzucimy. Tego gościa też nie chcemy. Milen Tremet. Niech będzie. Nie nadążasz, Dwan? Czyli teraz robimy taki myk. Szanse, że ten kedweński inżynier oblężniczy przy tej Francesce przetrwa, są raczej żadne. Więc polecimy sobie Willen Trenten Mertem. Jeżeli będzie pojawiać się dużo czarów, to wiemy, że gra albo na strażnikach, albo na tych mistrzyniach miecza właśnie. Rozdziobią cię kruki! O! A to mi się podoba w gruncie rzeczy. Jedną kartą wyrównujemy ten pojedynek. Idealną opcją byłoby teraz, żeby tutaj ta jednostka przetrwała. Zagrywamy sobie kedweńskiego mistrza oblężeń. Balista będzie miała podwójny strzał. Niszczymy wszystkie te jednostki, które mają 2 punkty siły. I jesteśmy nieco z przodu. Ale tylko nieco. Jestem oficerem i dżentelmenem. Gdy nadejdzie czas białego zimna, nie jedz żółtego. Co się pojawi? Pojawia się pewnie tarcza tutaj. Tak. I będzie mógł sobie podwójnie tą tarczę zarzucić. Pytanie, co to będzie? Posiada 3 jednostki raptem na ręku. To nie jest zbyt wiele. Co 10 omijam. Kolejkę. No, ale nic na to nie poradzimy. Co będziemy mogli zrobić dalej? Taran. Taran nie jest złą opcją. Niestety tutaj nie będzie w stanie użyć swojej umiejętności do końca. Margaritą będziemy mogli sobie coś zresetować. To jednak chyba też o to nie chodzi. No i tutaj musimy coś zagrać.
bo jeżeli zostawimy na remisie, to będzie troszeczkę lipa. Aha, kłopoty więc idą. Zrezygnujemy z Kedwańskiego. Osiem do siedmiu w kartach. Umiejętność naszego dowódcy cały czas jest aktywna. Także tyle dobrze. Teoretycznie możemy założyć, że wszystkie jednostki tych strażników Dolblatana, tudzież Mistrzyń Miecza, mają taką samą siłę. Także warto byłoby zostawić sobie pożogę na troszeczkę późniejszy okres czasu. A tymczasem odrzućmy sobie jeden taran. Lekka jazda burej chorągwi nie jest najlepszą opcją. Tu oczywiście damy przeciwnikowi wygrać. Rzucimy sobie, albo nie, spróbujemy zagrać w ten sposób. Zagramy sobie Villain Trenten Meta tu. I wrzucimy sobie Talara. Talar tu bierze nam kartę. Przeciwnik będzie myślał, że jest bezpieczny, zabezpieczony Talarem, jeżeli my mamy tego, wiadomo, niż najsilniejsze jednostki. My tu mamy pożogę. Pożałuje życie matka zrodziła. I tutaj już niestety siła jednostek została zachwiana. Kto zwraca uwagę na szewca? Nikt. Dijkstra czy Szani? Dijkstra sobie weźmiemy. Mogą się wyrocznie pojawić. Wyznać ich co do nogi! No nie, zdecydowanie nie pojawiają się wyrocznie. To dobre jest. Nie pomogę, jeśli dożyję. Margarita. Sympatyczna niewiasta swoją drogą, tak na tym rysuneczku tutaj wygląda. Coś tam płonie, ona się tak przygląda. Za chwilę miała tam wpaść do tej rzeki. Wpaść do tego ognia naturalnie. Okej, wszystkie jednostki elfów na ręce przeciwnika otrzymały bonusik. Dijkstra do piachu. Będzie jak zechcesz, panie. Jorwet do piachu. Jednego straciliśmy Kedwańskiego wtedy, co musiałem go zagrać. Tak. Zostaje nam jeszcze dwóch. Wichet! Silniejszą jednostką jest ten pacjent ogólnie, ale wolałbym sobie zostawić. Zalud! Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Mogłem wszystko wrzucać w jeden rząd, albo przynajmniej w tym rzędzie nie rozrzucać ich, bo tutaj zaraz pojawią się kruki, które dziabną nas po cztery z każdego rzędu. No i to może być problem. Igraszką dla mnie miecze i sztylety. O, no to ci niespodzianka. Niestety tutaj specjalnie nie jesteśmy w stanie nikogo zniszczyć. Zagrajmy sobie konika. Nareszcie! Musimy wymuszać jak największy ruch kart po stronie oponenta. Dobrze by było, żeby wyrzucił jeszcze jedną z tą mistrzynię miecza. To by było idealnie. Zostaje mu cztery karty. Dijkstra by nam coś dobrał. To byśmy mogli sobie wymienić. Mamy cały czas umiejętność naszego lidera jeszcze. Może dojdzie Szani. Tutaj nie ma sensu. Bardzo dobrze. Cztery karty zostały do czterech kart. Mamy pożogę. Będziemy w stanie zniszczyć najsilniejszą jednostkę tego interesu mistrzyni miecza, czyli one są dość upierdliwe. Ciekaw jestem, jakby powstał miks mistrzyni miecza plus strażniczy z Dolblathana. To już w ogóle by był jakiś kosmos. Ale to chyba raczej nie współgra ze sobą, bo już by się takie deki pojawiły. Niewątpliwie próby były podejmowane. No nie, no ten klient jest raczej słabą opcją. Maćko z lisich dołów. No niech będzie, co zrobić? Nic się nie zrobi. Wyjedź spalę! Cały czas czekamy oczywiście na strażniczki.
Właściwie nie na strażniczki, tylko na mieczowniczki. Niech rozbrzmi śpiew stali! Najsilniejsze jednostki 2 po 8, czyli teraz jeżeli byśmy to zagrali, ściągnęlibyśmy mu 2 jednostki. Dobre jest to. Zostaje mu jedna strażniczka. Nie grał na wyrocznie. Ile ona tam miała? 8, czyli teraz będzie miała 10, tak? Nawet 11. Zobaczmy w takim razie, co przyniesie Dijkstra. Widzisz, żebym się uśmiechał? Jestem śmiertelnie poważny. Dijkstra nie przyniósł nam niczego złego, w gruncie rzeczy. Można by tu było sobie zagrać. Molda? Nie, weźmy sobie tego gościa. Będziemy bronić naszych domów! Jedenaście by było, tak? Czyli to by było 21 punktów. Pożałujesz, że cię matka zrodziła. Inżynierowie, ilu ich straciliśmy? Jednego, dwóch, czyli dwóch inżynierów mamy z głowy. Ile straciliśmy taranów? Staje nam jeden na ręku. Czyli taranów mamy komplet. Bardzo dobrze. Nie ma szans tutaj się odbić. Ostatnia mieczowniczka. Dajesz. 17. Przedłużeniem tego ramienia. To jest ciut mało. No nie spodziewałem się, że uda się ugrać ten deck. Przyznaję bez bicia. Rzućmy sobie tutaj jeszcze Celta. No i wyjaśnijmy tutaj do końca sytuację. Nie lubię tego robić, ale mogę. Bardzo nieźle, bardzo nieźle. Udało się wygrać. Czyli jak widać, maszyny spełniły swoje zadanie. Interesujący deck. I w związku z tym, że poszło tak sprawnie, a będziemy sobie w dniu dzisiejszym beczek sztuk 2. Zobaczymy, co ciekawego Trollololo wyrzuci. Najtańsze beczki tu. Ciekawe, co jest w środku. Trollololo jest dobry. Dobra, rzucasz Trollololo jakimś złotem. Jesteśmy szczęśliwi. Trzaskający mróz. Dragoni Brichet. Egzekutor brygady. Hawekarski medyk. Okej. No i tutaj raczej nic specjalnie ciekawego. Kolejna beczułeczka. Arcygryf. Setnik, rycerz, trebusze ruchome, niech będzie. No i fajnie, że są troszeczkę, kurczę, ciekawe karty, ale wszystko już posiadam. Ulgierd, tajemniczy. Dzięki za wspólnie spędzony czas, ja oczywiście jestem Arkadiusz. Zostaw kciuk w górę, zostaw kciuk w dół, zostaw kciuk w prawo, w lewo, zostaw komentarz, jeżeli deck się podobał. Napisz, co można by było zmienić, dodać i ulepszyć. Wydaje mi się, że jest całkiem solidny, tutaj tych zmian za dużo sprowadzać nie trzeba. Dobrze było wszystko rozegrane, niespecjalnie się z tym wszystkim trudziliśmy, wiedzieliśmy, co ma przeciwnik, także granie na tych takich oklepanych, w cudzysłowie, dekach jest po prostu słabe, bo wiadomo, co się, że tak powiem, pojawić będzie po kolei. Kwestia jest tylko, co mu trafi na rękę oponentowi, no i on to sobie rozgrywa, my jesteśmy w stanie to przewidzieć. Działa to w dwie strony, oponent oczywiście wie, co my możemy mieć. Jeżeli deck jest oklepany, ten deck jest oklepany, ja go spotkałem już wielokrotnie z lekkimi zmianami, typu Wilentre, ten Mertka tutaj nie było, tylko były tu inne złote karty wrzucone. Grają ludzie również bez tych trzech jeźdźców, wrzucają sobie tutaj jakieś inne rzeczy. Można by tu dorzucić pogodę jakąś na przykład, niekoniecznie złotą, jakąś zwykłą pogodę w postaci na przykład skeligijskiego sztormu nawet, czy białego zimna, tylko białe zimno znowu jest srebrne, zresztą to też jest srebrne, trzeba by było pomyśleć, coś rozkminić. A tymczasem dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!